Jak być dobrym youtuberem? Jak się szybko rozwinąć na YouTubie? A także wiele innych pytań, na przykład co kręcić, jak kręcić, czy się da z tego wybić, czy nie? Odpowiem wam w bardzo, według mnie, przyjaznej, może nawet i długiej serii. Stubetykon, jeśli myślałeś, że tu chodzi o rozwijanie się na YouTubie, to jest i tak coś w tym stylu. Hej, dobrze cię widzieć. Witaj w wielkim świecie YouTube'a. Jestem Bions, jakiś gościu z profesorem YouTube'a i oprowadzi nas o tej krainie pełną zabawy, ale jednakże jestem tu, żeby jednak pokazać wam ten serwis i żeby zdobyć karierę, o jakiej śniliśmy i marzyliśmy. Ale koniec gadania, po prostu rejestrujmy się na Facebooku. I oczywiście Jigglypuffa bym wybrał. A naszym nickiem będzie Isamu X Bomba. Co się stanęło? Nie mamy tylu liter. Ajajajajaj. Isamu X. Bomba. Aj, bez takich. Chciałem. Tak. Chciałem do tagów, ale po prostu. Może lepiej śmieci X. No dobra. Śmieci. No nie chcę mi, czekajcie, wpisać. Aj, muszę tak. Ale już na przykład. Na telefonie, a nie tutaj, coś mi się udawało z si i ładuje nam grę, którą no zaczynamy, no kariera, no od czego zaczęliśmy, no niby były te gry proste, ale no jednak weźmiemy, oczywiście wam pokażę, bo są punkty takie, tu mamy na przykład wymagane punkty 3, przesunę kamerkę, mamy punkty do rozdysponowania. Mamy ich aż jeden na początku, ale to z tym paskiem tu pomarańczowym, z tego co pamiętam, będzie dobywać. Zielony to jest energia, liczba subskrypcji, kasy, wideo, który dzień. Nagrajmy grę. Rozpocznijmy serię może od tak, sapera. Jest to według mnie nagrywanie sapera. Czy warto od tego zaczynać? Dowiemy się za chwilę. Nasz pierwszy odcinek na kanale. Śmieci X, czy się wypromuje? Patrzcie, jak lecą wyświetlenia. No nie, no będzie tak 51. Tak strzelając, według mnie. Jest lepiej niż myślałem, szczerze, moi kochani. I 9 subskrypcji na początek. Mamy nową wiadomość. Jest to taka, że zaczęliśmy. Oczywiście, no nasz budżet jest co kasy. Nagraj grę, no niby tu jest zainteresowanie i one zwiększa się co dzień, ale przeminiemy ten jeden dzień tak, żeby jednak naszym fanom się nie znudziła, tu możemy zakończyć serię. Nagrywamy drugi odcinek z Sapera. Oczywiście powyżej 100 subskrypcji można w tej grze tutaj zarabiać, chociaż na początku trochę kasa ta jest taka, można powiedzieć, lekko tak podwyższona, ale później trochę może uniżona. Nie wiadomo, czasem podwyższona, ale mi się wydaje, że jednak lekko trochę w tym sensu jest. 127 wyświetleń w saperze. No to, no, to jest zainteresowanie znów małe. Na początku lepiej jeden film dziennie, jeśli nie mamy nic. Oczywiście tu mamy, w każdym filmie nam się zwiększa expa, po którym mamy punkty do rozdysponowania. Jak mówiłem, no już trochę nam dobyło. Jak będzie stuwa, będzie spoko. Będzie stuwa. 110, no jak mówię wam na początek, to jest według mnie nawet nieźle. Pójdę jeszcze raz w sapera w tym dniu. Już mniej będzie widzów, będzie tak około 100, bo zainteresowanie mniejsze, ale jednak będzie 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 będzie. 90 wyświetleń. Nawet więcej, 100
99, no. 100 to trochę ten i oczywiście zainteresowanie już jest mniejsze, jak widzicie. Koniec trzeciego dnia, no co jeszcze mógłbym wam pokazać? Mamy tu biuro, Bractwo W i sklep z grami. Nagrywamy następnego dnia, ale najpierw przejdziemy do kariery. Relaksacyjne, jednak według mnie pójdziemy jeszcze trochę vlogów, bo to się przyda. Nagraj grę, saper, widzicie, nawet ma minimalnie, ale będzie te 100 ponad wyświetleń. Mi się wydaje, że od liczby subów nie ma się zbytnio aż tak tylu wyświetleń, ale no jednak wszystko jest możliwe. Nie wszyscy przecież mogą udawać z kolegów saper. U jak mozolnie. O kurczę, gorzej niż wcześniej. No ale to nic, jak to mówią. Doszło nam 6 subów. Nagramy prosty vlog. Tematem będzie o karcianym blogu. Nie, jednak cukier. No, problem społeczny jednak. Mi się wydaje, będzie w tym bardziej takim, bardziej oglądanym przez... I zobaczymy, ile będzie. Chyba mi telefon dzwoni, poczekajcie. Ja bym sobie skleił, więc dobra. Ja się zatrzymam, tylko publikuję. Więc dobra, widzimy się po cięciu, ale jednak musimy minąć dzień i nadal lecieć proste schematy. O gigantycznym aparacie niech będzie. Jeszcze nie mamy poleceń, to jest naszym lekkim minusem, ale dobrze, że nas nie hejtują. Co jest też plusem. Ale fajnie byłoby, jakby ktoś znał nas. Aparat mało wyświetlenia, ale zazwyczaj vlogi robią duże, później wyświetlenia małe suby, tylko na początku mało zarabiają, ale... 150, 16. No jest nawet, bym powiedział, koniec piątego dnia. $69 nam zostało. Coś tak niezbyt. Ale to spokojnie, spokojnie. Siódmy odcinek z sapera. No, wyświetlenia będzie 150, mi się wydaje tak. 140 może. Minimum. Ale będzie 150, no. 167. 68 widzów, 69 kasy. Więc chyba nagram film, żeby zdobyć suba. I by było 69, 69. O wybornym YouTubie to mi się wydaje, że... ludzie będą takie rzeczy chcieli oglądać. Już zainteresowanie widać, że robi górą, ale nam dało subskrypcji. Myślałem, że mniej, zazwyczaj mało dało. Kariera. Możemy punkty rozdysponować. Codzienne vlogi. I tu we vlogach na chwilę obecną można powiedzieć, że skończymy z rozdysponowaniem pierwszy odcinek codziennego vloga. Ponieważ pójdziemy, ja już wam pokażę, pójdziemy gry jednoosobowe, 2 sloty, 3 na nagraniu. Potem wybuchy w filmach, 2-3 sloty, potem wybuchy w filmach i Bractwo W. To będzie nasza kolejność takich zdobywanych rzeczy przez nas. I saper idzie ładnie, będzie 170 vlog, to będzie około... 19 wyświetleń. 107, 20, no 95 subów. I prześpimy się trochę. Na razie bez szału, żebyśmy nie polecieli zbytnio na pieniądze. Bo to jest ważne. Mamy, a jeszcze jest w miarę duże zainteresowanie, więc czemu by nie nakręcić kolejnego vloga. I lecimy z tym tematem. No, ja tak w tym odcinku chciałbym dojść do tylu, ile mam wyświetleń, więc i subskrypcji, więc
170 mile widziała i mamy powiadomienie, bo zdobyliśmy 100 widzów próg i w ten sposób możemy powoli zarabiać money. Szczerze, prawdziwą rzeczą jest to, że dopiero powyżej 10 dolarów możemy pobrać kasę, ale tu tak nie jest. I przejdziemy do nagrywania gier. Sapera mamy w miarę na dużym zainteresowaniu, ale jednak pójdziemy teraz w prostym o paranormalnym Facebooku. Saper 10 odcinek, do 12 dojdziemy, potem jakąś inną serię wykombinujemy. I zaraz będziemy mieli punkt do rozdysponowania, ale tu mamy 3 gry jednoosobowe i 2-3 sloty, więc to będzie aż 6 punktów i to będzie więcej niż kilka odcinków, ale spokojnie. Jakoś sobie damy radę. 130, 47 i 9 dolarów zarobiliśmy. No widzę, że jest progresik. Nagrane gry 7 dolarów zarobiliśmy, straciliśmy 11. No tak bywa, ale no nagrajmy 11 i ostatni odcinek. Sapera. Codzienny vlog, minimalną matulukę, ale to już zostawimy. Przejdziemy dalej, nagraj grę. Rozpocznijmy grę. Gry jednoosobowe, gry zablokowane. Więc pójdziemy w Mario czy Angry Penguin? Mario pójdziemy, tak Mario. O, to jest Mario. I do wyświetlenia idą powoli. Zdobywamy coraz więcej. 124. Fajnie, fajnie, fajnie. No trochę zarobiliśmy. I tak kończymy dzień 10. Myślę, że jednak 20 dni na odcinek to będzie taka dobra jednak ilość. O pickim YouTubie, a niech będzie takie. Ojoj, by mi myszka spadła. Dobrze, mam tu lekko przyklejoną. Jeszcze kalendarz mi wyskoczył, wy tego nie widzicie, ale. A, kamerka, kamerka. O, chyba tak będzie dobrze. Chociaż powinienem ją gdzieś, jak tak, to tak niżej i wtedy bym miał na twarz. Dobra. I kolejny dzień minął, 11. Salto o 3 na minusie. Ale jednak nie przejmujmy się, nie ma się czym martwić. Codzienny vlog zostanie nakręcony. Czwarty już odcinek i trzeci z Mario. Staniemy zaraz punkcika. Oczywiście zawsze po następnego dnia się dostaje, a nie teraz. 3, 3, 1. Ale jednak pójdźmy drogą tych trzech trudniejszych, ale dającą nam satysfakcję. Bo bractwo W i sloty to będą bardzo przydatne i będzie to nam dawało taki rozwój kariery, że masakra. Coś bym jeszcze wam pokazał. Dzień już kończę. Taką ciekawostkę, żeby nie było, że a ty lamisz w tą grę, lamie, no pytasz, lamie, no, mówisz lamie. Ja ci zaraz coś kolego pokażę, ale przejdźmy jednak do naszej gry, bo wy to jednak oglądacie i chcę, żebyście mieli satysfakcję, prosty vlog o niebieskim tygrysie. Zawsze o tym ruszowym dużo miałem wyświetleń i jeśli ktoś powie, że ja słabo gram w tą grę, to tak z ciekawostki pokażę. Ujojojojoj. Ktoś widzi? 9 milionów. Aj. 220. 230 dni. 9 milionów. 240. No 240. Dobra. Żeby już was nie nudzić zbytnio moim gadaniem, bezsensownym troszkę bym powiedział, przejdziemy jednak do gry i wypublikujemy nasze filmy. Przejdziemy do dnia 13. Jak widzicie, mamy dwa punkty do
rozdysponowania. Tak, rozdysponowania. Znowu już jestem i tym razem lecimy szybko z nagrywaniem gier Mario i dlatego przez te wczytywanie, tak jakbyśmy, wiecie, nie stracili tego, ale jednak straciliśmy zainteresowanie. Tak jest po każdym restarcie gry. Nie wiem dlaczego. Po wyczytaniu gry ja tu nie wiem, zamknąłem tą kartę i druga miałem, więc dlaczego tak było. A tu dojdziemy pierwszą 200 wyświetleń, czy już mieliśmy 200, już nie pamiętam, ale ładna 250 prawie by doszła. Prawie, ale prawie jednak prawie. I mamy nadal sumę 22 dolary. Czy to jest dużo? To jest jeszcze mało. Powiedzmy sobie szczerze, codzienny vlog. Jednak trzeba nakręcić dużo filmów w tym dniu o bekonie i tak dalej. Bo jednak możemy zbankrutować. Odbiło mi się, przepraszam. Oj, Mario, vlog i bekon. Słabo poszło. 69 w sumie zrobiliśmy. Dobra. Koniec dnia 14. Ciężko z zarobkami nam idzie. Widzicie, to jest problem na początku. Jednak mieliśmy problem, ale zaraz nie będziemy mieli aż takiego problemu, bo jednak zrobimy kilka rzeczy. Dobra, ojej, bym przez północ. To musi być minimum 200 wyświetleń. I wbiję te 215, pewnie mi się wydaje. Strzelając tak orientacyjnie około 245. Wyśpijmy się. Zostało nam 16 dolarów. Co w takich sytuacjach? Nie mamy kasy. Ja też nie mam kasy na YouTube'a. A widzicie, nagrywam z przyjemnością. Zaraz nie będziemy mieli na czymś. Co z nami będzie? I co będzie z szybkim cukrem? Dowiecie się jeszcze za chwilę. Mamy 3 punkty niby, ale to już następnego dnia. 16 dolarów muszę. Przebłysk mieć geniuszu, bo widzicie, nikt nas nie polecił do tego momentu. A ja już miałem 5 poleceń i 2 hejty do tego czasu. Nie, w ogóle nie miałem do tego czasu hejty. Miałem powyżej 1000 hejty, zazwyczaj są częstsze. I piwo, ale źle powiedziałem. Ale Naruciak 69 widzów. Dziękuję ci, Naruciak, za 69. Tak wspaniałą liczbę widzów, którą mi dałeś. A lecimy z następnym dniem. 13 już dolarów. Kariera. Gry jednoosobowe. O co chodzi w grach jednoosobowych? Tak, kurczę, tak, nagraj to ostatnie. Chciałem to na początku zrobić. Prosty vlog chyba nagrywałem przed chwilą, tak, więc jeszcze nagramy codzienny vlog. A też ma dużo ojenę. Nagraj grę, no daj grę. Czy nas stać na jakąś grę? Można grę grać w grze, w tą grę, w którą gramy. Jest mi bardzo, bardzo przyjemnie grać w takie rzeczy, ale tutaj zrobimy z tego 5. Musimy zarobić 15 dolarów z tego minimum. Jest 15. 300 wyświetleń, 321 dokładnie, moi drodzy. 321. I dziękuję ci, Tivoltku, za... Ujojojojo, ale ciebie kurna nienawidzę. Wybrakowana. No ty pizdo mała. Jak ja cię kurczę nienawidzę, frajerko mała. Nagraj grę. Tybetką. Musimy dojść teraz do 40 dolarów, żeby móc nagrywać, że tak powiem, inne serie niż Tubetykon w Tubetykonie.
Ale jakoś se tu betykom daje radę. Vlog mało kasy mi zarabia ten codzienny. Bezki tu ma więcej niż to, a mniej zarabia. No i tu widzicie, reklamy są jednak. Ja tak mam, dziękuję, bo ja też tak mam. $20 miałem, będę miał 17. Robi się powoli bardzo, ale to bardzo gorąco. A ja zatwierdzić muszę filmy. No bardzo gorąco, 19 dzień i mogę spankrutować, a tego by nikt nie chciał. Mogę więcej tego sapera pod koniec nagrać. Tu betyką. Codzienny vlog. Ile mamy kasy? 11. Z 12 na 11. I tak jest nawet w miarę, powiem wam szczerze. Jest niby ciężko, ale jest nie najgorzej. Bo jak już kasy zarabiamy i by się teraz przydało zarobić tyle, żeby już mieć spokojne. Jak mówiłem, 20 dni chcę nagrać. Nagram 25, żebyście się nie niepokoili. $8 minimum. Jest. $10. Uj, dziękuję ci, Urban. O kurde. Jak to mówią? Wszystko albo nic. Mam punkt jeden do rezysponowania, ale jednak to. Dziesięć, 17. Muszę minimum $20 teraz zarabiać. A się wdupiłeś, Damianku. Śmietiksu, śmietiksu raczej. Szczerze, że... Dzięki, Biankli. $1. Jeden jebany dolar. Ale gdybyśmy mieli wcześniejszy dzień, to by nam było lżej. Się pierdzieliłem na początku. Teraz tak mam, nagraj film. Prosty vlog. Kariera. No jednak... Nie, nie mogę ryzykować. Tu betykon. Ja w ciebie wierzę. Pajusz jak idzie. Będzie 15 za niego. Będzie ładna kwota. Będzie. Dzisiaj zarobimy 690 wyświetleń. Wow, $29. Dziękuję, jestem Jack. Bardzo ci za polecenie. $8, 7 na plusie w tego dnia. 23 dzień. Jednak musimy się brać do roboty, bo możemy źle skończyć. Codzienny vlog zobaczymy, czy mamy. Mamy pełne. No i lecimy z tym. No, wzajemnie te vlogi trzeba robić. Lepiej na początku robić po te dwa filmy dziennie jednak. Bo z dnia na dzień się więcej płaci, z tego co wiem, za czynsz. Za mieszkanie. Dlatego tracimy codziennie kasę. Ale jednak tu betykon daje pieniądze. Szkoda, że ja tak od was nie mam, ale jeszcze w swoim wszystko czasie ja chcę dostać zasłużenie kasy, a nie $13. Pięknie, 6 na plusie. Nagrajmy grę Tubetykon 8. Nagraj prosty vlog o nowym Skype'ie. Oj, 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 się robi gorąco powoli i nasz czas powoli mija, ale skończę jeszcze ten dzień. Tu już ładnie idzie w tym, w grach. $19. Chocolate milk też fajnie.
No, Wojtas, ty kurcze, gruba świnio. Sorki, że cię wyzwam, nie wiem czy ten, ale dla mnie to było niemiłe. $17. W tej grze oczywiście, osobiście pewnie jesteś spoko. Nie chcę cię hejtować. Po prostu tak, bo w grze mi tak zrobiłeś. Bo gra mi zrobiła nieco. No a ja muszę się powoli z wami bardzo gorąco i serdecznie żegnać. Ze $100 17 mam, ale mógłbym mieć 0. No dobra, ja się z wami teraz oficjalnie żegnam. Zostaw łapkę, skomentuj. I no, do zobaczenia i subskrybuj, jak ci się film podobał. Na razie.